Witam serdecznie w następnym odcinku poświęconym moim postaciom z Diablo 2. Na następny ogień leci mój barbarzyńca pod set IK. Jest to druga postać, jaką zrobiłem. Jednak ona nie przeżyła jednak tak naprawdę tej czystki. Po tej mojej zabawie z Hero Editorem, o której wspominałem w odcinku o Hammerze. Gdyż tą postać niestety zdążyłem zepsuć. A szkoda, bo była naprawdę dość dobrze rozwinięta. Chociaż ostatecznie nie była ona zbyt silna, gdyż brakowało mi naprawdę mnóstwo przedmiotów. Do setu IK zawsze miałem słabość. Dlatego chciałem zawsze ten set skompletować i po prostu zrobić sobie barbarzyńcę pod ten set. Tym bardziej, że wiedziałem, że to jest jeden z tych nielicznych setów, na których postać jest, powiedzmy, grywalna i nawet całkiem przyjemna w grze. No a dodatkowo jeszcze trzeba przyznać, że barbarzyńca w tym secie wygląda naprawdę fajnie. Nawet bardzo. Po prostu miałem zawsze słabość do tego setu. Tak naprawdę to przez bardzo długi czas nie mogłem znaleźć ostatniej części tego setu, czyli właśnie zbroi. Ale ostatecznie jakoś udało się to osiągnąć, udało się znaleźć tę zbroję i tak naprawdę po tym, jak znalazłem ją raz, to później jak grałem, to zaczęła ona dropić coraz częściej. Aż ostatecznie mam tych zbroi już kilka, nie pamiętam ile, ale chyba z 5 albo więcej nawet. Więc naprawdę nieźle. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, że tą właśnie postacią znalazłem moc Tyraela. I co ciekawe, znalazłem tą zbroję wcześniej niż zbroję Nieśmiertelnego Króla. To jest w ogóle ewenement. Że tak naprawdę znalazłem tego Tyraela i tak naprawdę wcale się z tego nie cieszyłem, a wręcz przeciwnie. Nawet byłem trochę zły, że gra nie chciała mi właśnie dać tej zbroi IK, dała mi Tyraela. No ale przynajmniej to był taki odruch, znaczy taki impuls w tą stronę, żeby zainteresować się jakoś tak oficjalniej zrobieniem Holy Graala. Bo wiadomo, że Tyrael jest najrzadszym przedmiotem w grze i nie jednej osobie się on marzy. I jest wiele osób, które też robią Graala i którym właśnie brakuje tylko tej zbroi do znalezienia. Dlatego no, jest to naprawdę coś. Nie powiem, że byłem naprawdę zdumiony, jak znalazłem tą zbroję. Był to mój chyba trzeci Sacred Armor unikatowy, jaki mi wyleciał. No i wreszcie był to Tyrael, bo pierwsze dwa to były Templariusze. Tak naprawdę to właśnie tą postacią, od tej właśnie postaci zaczęła się moja w ogóle tutaj taka jakby fala tych przedmiotów wyższych poziomów. Gdyż tak jak mówiłem wcześniej, jak grałem Hammerem pierwszy raz, dopiero rozwijałem tą postać, to biegałem głównie na Mefista, gdyż po prostu no, byłem trochę za słaby, żeby radzić sobie tak w miarę pewnie i stabilnie na Diablo czy Baal. No, znaczy zdarzało mi się tam chodzić na nich, ale robiłem to rzadko i nie zawsze to się kończyło dobrze. A barbarzyńcą grało mi się generalnie naprawdę łatwo, fajnie. Zresztą to jest moja druga ulubiona postać, zaraz za Paladynem. Oczywiście Barb jest pod trąbę powietrzną. Już uważam, że inny barb nie ma specjalnie sensu. Znaczy no, powiedzmy, że nie przepadam za bardzo za szałem bitewnym. Uważam, że ta umiejętność jest troszkę nudna, poza tym postać tak szybko zaczyna biegać, jak jest w tym szale, że po prostu to mnie często bardziej przeszkadzało niż pomagało w czymś, szczerze mówiąc. Trochę mnie to irytowało. Ale to jest tylko moje zdanie. Inni z tego co wiem, chyba bardziej właśnie wolą szał bitewny od trąby powietrznej. Może wynika to z tego, że jest to umiejętność bardziej taka jakby do opanowania, taka bezpieczniejsza, że na hardkorze bardziej opłaca się grać, no bo łatwo o śmierć, kiedy źle użyje się trąby powietrznej, na przykład przypadkiem klikniemy na potwora, który zacznie nam uciekać, no i wtedy ten barbarzyńca będzie się tak kręcił i kręcił i tak byleby do tej postaci dojść i to nieważne jak daleko, więc to może czasem być problem, już mi się zresztą zdarzały takie wpadki. Jak grałem tą postacią.
Ale wracając do itemów, właśnie, ja tą postacią z początku właśnie szukałem tej zbroi IK. Nie robiłem tego paladynem. Dowiedziałem się w sumie o tych lokacjach poziomu 85, takich jak Czeluść, Prastare Tunele. I doszedłem do wniosku, że tam byłoby lepiej chodzić niż na taką twierdzę Kamień Świata, czy tam w Sanctuarium House. I uświadomiłem sobie w pewnym momencie, że tym barbarzyńcom mam bardzo blisko mam do Prastarych Tuneli. Tuż za WP-kiem mam od razu tą klapę, więc w ogóle nie trzeba za długo biegać. Od razu praktycznie docieram na miejsce. I pamiętam, cudowałem tutaj różne dziwactwa, robiłem, że zakładałem na przykład dwie Alibaby, Czaszkowca, jeszcze tam jakieś inne rzeczy pod MF, wyciągałem tego MF-a chyba z 500, czy nawet więcej, i po prostu próbowałem te moby w tunelach zabijać. Miałem tu jeszcze ten skill ze znajdowaniem przedmiotów, mam go zresztą nadal, chociaż teraz go używam rzadziej, gdyż już tą postacią wróciłem pod taki setup stricte bojowy. Statystyki, cóż, no wygląda to w miarę dobrze na pierwszy rzut oka. Ta postać generalnie uważam nie nadaje się do gry na Players 8. Znaczy, daje radę, owszem, tylko po prostu zabijanie tych potworów jest tak żmudne, to trwa po prostu tak długo, że można się zniechęcić, a na Players 1 jest jednak bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie się zabija i szybko, i tak naprawdę właściwie ta postać jest taką zabawką pod ten set właśnie. Bo jakby mu dać jakiegoś botda, jakąś bestię, czy tam Last Wisha, czy coś takiego z takich wyższych półek przedmiotów, no to wtedy pewnie spokojnie taki barbarzyńca by sobie radził na Players 8 bez problemów. Ale pod IK jednak uważam jest jednak trochę za słaby. Obrażenia niby są ok, ale nie są one też jakieś tutaj astronomiczne, żeby właśnie grać na Playercecie. Zdarzało mi się to owszem, ale ostatecznie ustaliłem, że zostanę na Players 1. Tak naprawdę ekspiłem tylko poziom 95. Ja tą postać w ogóle robiłem od nowa i chciałem, żeby ona wyglądała tak samo jak ta właśnie pierwsza, którą zniszczyłem przez przypadek. No i powiedzmy, że z grubsza to się udało osiągnąć. Wyekspiłem 95 poziom, tak naprawdę biegałem tylko na tunele, nigdzie indziej. Zabijałem sobie tych bossów. I pomału udało się ten poziom wbić. Przy okazji udało się znaleźć mnóstwo ciekawych przedmiotów. Takich właśnie do Graala. Pierwszy raz po prostu miałem okazję wiele zobaczyć tych przedmiotów. Pierwszy raz na przykład zobaczyłem Warpike'a złotego, albo pamiętam, że Deathweba nawet znalazłem tą postacią właśnie w tunelach, tą odkopaną różdżkę. I z tego co mi się wydaje, to chyba jest moja nadal jedyna sztuka. Nawet nie mam jej w skrzynce, bo jest chyba, aktualnie używam tego Deathweba na Poisonerze. Więc w sumie fajnie by było znaleźć jeszcze jednego, tak symbolicznie, żeby po prostu sobie leżał w skrzynce, oznaczał stronę, bo ja tak zrobiłem sobie, że każda strona w skrzynce jest na jeden przedmiot. Wcześniej było tak, że po jednym przedmiocie zbierałem, więc na jednej stronie na przykład mieściły się wszystkie bronie danej klasy, na przykład jednoręczne miecze albo coś takiego, ale w pewnym momencie zaczęło brakować miejsca, poza tym niektórych przedmiotów żal mi było wyrzucać, tylko dlatego, że to jest już drugi przedmiot. Bo nie oszukujmy się, są takie przedmioty, których można mieć nawet 10 albo 20 i nadal będzie ich mało. Albo po prostu będzie ich żal wyrzucać, bo są po prostu rzadkie, prawda? I ja tak właśnie miałem. Zresztą nawet teraz, jak poświęcam jedną stronę na przedmiot, to i tak już z niektórymi przedmiotami tak mam, że już ta jedna strona nie wystarcza. Weźmy na ten przykład zbroję Talrasha. No zbroję Talrash to już mam chyba z 20... czy nawet więcej, więc no a to jest jednak przedmiot dosyć cenny, dosyć rzadki, więc no szkoda byłoby tak go sprzedać. Więc gdzieś tam po prostu kitraszę te przedmioty nadmiarowe, gdzieś tam daleko, daleko, na jakichś dalekich stronach w skrzynce takiej, powiedzmy, z tego powstał taki śmietnik trochę, takie zadupie, no ale niech sobie będzie. Kiedyś może to jeszcze ogarnę, przemeblowanie tych skrzynek, tej skrzyni to już tam robiłem naprawdę kilka razy, rozszerzałem to wszystko, robiłem sobie miejsce i naprawdę z uwagi na to, że miałem tego tak dużo, to siedziałem nad tym nawet cały dzień, żeby te wszystkie przedmioty tam poprzestawiać na inne strony, poprzerzucać, bo naprawdę jest to cholernie czasochłonne. Ale dobra, nie o tym jest odcinek, odcinek jest o tym barbarzyńcy. Co ja mogę o nim powiedzieć? Grało mi się nim naprawdę świetnie. W ogóle tutaj jak ze statystykami wygląda sprawa. No wiadomo, pod setika dużo siły jest potrzebne, więc musiałem tutaj dać w siłę. Chociaż akurat jeżeli chodzi o tą konkretną postać, to właściwie można było w tą siłę nawet dać więcej.
bez względu na wymagania przedmiotów. Zręczność nie jest potrzebna, jak widzicie, mam skuteczność naprawdę wysoką. Jak jest skuteczność ataku ponad 10 tysięcy, to uważam, że naprawdę już więcej nie trzeba, to wystarcza w całokształcie. Ja tutaj chyba mam set anioła, z tego co pamiętam, tak jest. Więc to z tego sporo wyciągam, no 6 tysięcy skuteczności. Swoją drogą nie wiem, jak to jest przeliczane. Mam tutaj 1100, a w statystykach o 6 tysięcy rośnie, ale to chyba wynika z mistrzostwa. No i z umiejętności, że są premie procentowe, więc to się pewnie jakby mnoży i wartość za nioła. No mniejsza o to. Reszta w żywotność dana, więc tego hapsa naprawdę wyciągamy dużo z okrzykami, to chyba ponad 5 tysięcy. Tutaj z tego co widzę jeszcze zostało mi trochę miejsca. Normalnie teraz już tak mam, że postacie zapycham tutaj całe ku talizmanami, ale tu widzę zostało jeszcze trochę miejsca. Niewykluczone, że jeszcze tutaj będą miały miejsce pewne modyfikacje. Widzę, tutaj mam prawie perf Ravena. Całkiem nieźle. Chociaż akurat na tej konkretnej postaci zamrażanie aż tak bardzo nie doskwiera. Poza tym set IK daje tutaj chyba połowę czasu, no o połowę ogranicza tutaj trwanie tego. Freeza. Co ja tu mam? Ghida oczywiście mam. Jakieś talki z life'em, no i skillery. Też takie byle jakie, no ale niech sobie będą. Szczerze mówiąc, to na barbarzyńcy nigdy nie byłem pewien, jakie skillery najbardziej opłaca się nosić. Gdyż barbarzyńca jest taką postacią, u której skille nie są najważniejsze, tylko tak naprawdę najważniejsze są przedmioty. Najważniejsze są obrażenia broni. Bo te skille to tylko nieznacznie tam poprawiają te obrażenia. Tak naprawdę wszystko zależy od itemów, które nosimy. Od broni. Gdyż bez dobrej broni to te umiejętności nawet na jakimś poziomie astronomicznym typu 40 to nie byłyby wtedy za mocne. Torcza widzę mam niezłego, Anihilusa takiego średniego, ale powiedzmy, że to nie jest najważniejsze. Umiejętności, no standardzik, trąba powietrzna 20 punktów, tu mam Berserkera jeszcze jeden punkt dany, właśnie przeciw immunom. Chociaż jak biegałem na prastare tunele, to ten Berserker niewiele mi dawał, gdyż tam jedyne potwory, które mogą mieć fizyk immuna, to są właśnie te zombiaki, a te zombiaki bazowo mają z kolei niewrażliwość na magię. Więc tak naprawdę ani Berserker, ani te fizyczne ataki tak naprawdę nic tutaj nie są w stanie zrobić. Na Players 1 jeszcze tam pomału dawało się zmęczyć takich bossów dzięki obrażeniom. Tam tutaj mam od zimna z Ravena, jeszcze gdzieś tam coś jest. A, no właśnie, z IK jest dużo przecież obrażeń od żywiołów, właśnie, więc tutaj bardzo to pomagało, ale w przypadku każdego innego barbarzyńcy to wydaje mi się, że takie potwory trzeba było po prostu omijać z immunem na magię fizyczne, bo to po prostu nie miałoby sensu klepanie tego. Zresztą nawet na Players 8 chyba nie jestem pewien, czy byłem w stanie zmęczyć takiego zombiaka, takiego bossa. Tymi tylko obrażeniami, nie jestem pewien, bo już od dawna tego nie bawiłem się w to. Teraz jak już mam 95 poziom, to tak naprawdę już nie ekspię tą postacią. Rzadko kiedy już nie ugram, bo po prostu nie mam po co. Od farmienia itemów mam teraz Zerkera. Więc cóż, no ta postać jest teraz tylko taką zabaweczką. Od czasu do czasu sobie nią zagram, tak dla chilloutu. Już na Players 1 bez żadnego tutaj ciśnienia. Ale dobra, nie skończyłem omawiać skilli. No standard, mistrzostwo była w 20, tutaj po jednym punkcie wszystko. Chociaż z tego co widzę, w skórę z żelaza dawałem, bo już nie miałem co dawać punktów. Okrzyki i tutaj te inne te cechy. Znajdywanie przedmiotów sobie dałem jeden punkt. Jakbym to dał na 20 punktów, to pewnie miałbym w sumie 55% szans na znalezienie temu, więc tylko 10% więcej, to już uznałem, że nie ma sensu więcej dawać. Zresztą i tak często zapominam o używaniu tego na bossach. Kiedyś to byłem już... już tak, taką skrajność już przejawiałem, bo przeszukiwałem każdego potwora, jakiego zabiłem. To niekoniecznie będąc w tunelach, ale tak naprawdę gdziekolwiek, ale to już było naprawdę chore. W pewnym momencie z tego zrezygnowałem. Okrzyki, wiadomo, wymaksowane, rozkazy i ten standardowy obronny. Dowodzenie jeden punkt. I tutaj jeszcze mam po jednym punkcie dane te okrzyki ofensywne. Czasami się one przydawały, zwłaszcza jak na Players 8 grałem, gdzie potwory miały naprawdę duży wygar. Najpierw je ogłuszałem, albo osłabiałem właśnie im obronę i damage i dopiero je potem pomalutku sobie rozpracowywałem. Ale na Players 1 nie widzę sensu używania tych umiejętności, bo te potwory i tak szybko giną.
No chyba, że przyszłoby mi do głowy iść na bala i tam ze sługami zniszczenia pewnie byłoby troszeczkę ciężej, to można by było tam ich wtedy ogłuszyć na starcie i potem sobie ich rozpracować. Ale tak poza tym to chyba nie będzie sensu już korzystać z tego. Przedmioty, no co tu o przedmiotach mówić? No każdy chyba zna ten set IK. Zresztą to jest chyba mój ulubiony set w grze z uwagi na to, że ma najwięcej części. I w ogóle jest dużo tych takich bonusów za częściowe skompletowanie. Na przykład w pasie, w rękawicach, w butach, no po prostu... Aż pięknie to wygląda, naprawdę, jak jest tyle tych cech. Z czego większość naprawdę przydatna. Na przykład tutaj w pasie mamy 20% DR. Genialna rzecz. Szkoda tylko, że to wpada tak późno, bo chyba za 5 albo 4 party setu. Więc za prędko tej cechy nie da się uzyskać. W rękawicach mamy dual leech. Zabrażanie celu to też jest nawet fajne. Zwiększenie jasu tutaj nie wiem akurat, czy działa z trąbą powietrzną. Chyba nie. Ale nadal działa, jakbyśmy używali Berserkera albo koncentracji, więc powiedzmy może być. W butach mamy jakiegoś tam MF-a, 2 do zdolności bojowych. W zbroi też mamy 2 do zdolności bojowych. I to powoduje, że ten set daje najwięcej punktów do umiejętności, bo mamy tu w sumie 5 do okrzyków, 5 do mistrzostw i 7 do zdolności bojowych w sumie. Więc no naprawdę to jest największa wartość ze wszystkich tych setów elitarnych dla postaci. Inne sety elitarne mają standardowo 5 do skilli. Jak Talrasha chyba, albo Griswold. Tam chyba wyjątkiem jest tylko set Natalii i Aldura. One dają trochę mniej. Ale to tam nie jest ważne. Zresztą ten set akurat powinien więcej dawać, bo po prostu zajmuje praktycznie całe EQ. Więc logiczne, że powinien dawać tego więcej. Trochę jednak ubolewam, że nie ma takich przedmiotów więcej. Dobra, co ja tu jeszcze mam? Na Switchu mam 2 takie mieczyki z okrzykami. Chociaż czasami też zapominam ich używać. Chociaż mam z nimi trochę więcej HP. Chyba o 100 albo 200. Chociaż to i tak dużo znaczenia nie ma, bo tak HAPS jest ponad 5000, to czy będzie 5300 czy 5500, no to już w sumie nie ma znaczenia wielkiego. No ale jak nie zapomnę, to sobie tych mieczyków użyję. Tam pamiętam, kupiłem je kiedyś w sklepie. Już nie pamiętam u kogo, ale to można znaleźć, wystarczy trochę poszukać. Od biedy też można gamblować. Tutaj co mam? A właśnie, tutaj Areatu kiedyś używałem, jak nie miałem jeszcze IK. Ale poza tym Areatem tak naprawdę nie miałem zbytnio godnych zamienników. Innych przedmiotów. Nie miałem żadnych tych broni lepszych. Nie miałem też na przykład Forti, więc uznałem, że już lepiej jest w IK pójść. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem na początku, ten set po prostu mi się podoba. Właśnie, tej broni używałem wcześniej, z tego co pamiętam. No naprawdę gozu obrażenia, niestety nic poza tym. Szybkość taka sobie. No i nie ma też żadnych bajerów typu zabójcze uderzenie, otwarcie rany, druzgocące uderzenie, więc na Player 8 i tak ciężko bardzo szło zabijanie tych potworów. Więc generalnie ta broń niby fajna, ale szczerze mówiąc jakoś za bardzo za nią nie przepadam. To nie wiem w sumie po co ja to trzymam. Larcuk to chyba kiedyś pokazał w handlu. Tak, kupiłem, bo nawet w sumie ciekawie to wygląda. Fajny jas i damage. Takie komba rzadko kiedy się zdarzają w sklepie. Chociaż w terenie w sumie też. Ciężko takie niebieskie itemy. A, i tu był... Aha, dobra, czyli tej zbroi używałem. Kamyczka. No fajny def się z tym wyciągał. Niestety kolosalny minus dla tej zbroi jest taki, że tu nie ma żadnej redukcji obrażeń. Dlatego jak byłem przeklęty, to ten kolosalny def właściwie nic mi nie dawał. Trafiłem ginąć równie szybko, jak w przypadku innych przedmiotów. Ale ciekawe jest tutaj to, że to było zrobione w perfekcyjnym sakle darmorze 15D i do tego wylosowało perf roll defa, bo 290 to chyba jest perf plus 15, 305, więc to jest absolutny perfekt. Największy możliwy def, jeśli chodzi o tą zbroję. Nie eteryczną oczywiście. Dobra, myślę, że przyszedł czas na mały gameplay. Jeszcze na mercu szybko pokażę, co mam. Lśnienie, wampirek i widzę tutaj przymus mu dałem. No, powiedzmy, że jeśli chodzi o te zbroje dla merców, to właściwie nie mam takiej jednej konkretnej ulubionej. No właściwie to jest dużo opcji. Można dać przymus, można dać mrok, można dać dym, można dać, wiadomo, forti, to już takie z wyższej półki, można dać kamień. Ja ostatnio jestem zwolennikiem używania zdrady tego Runewarda ze względu na to znikanie. No oczywiście Shaft jest też mile widziany,
czyli ta zbroja, którą miałem na hamerze. No i też może mieć skorupa Duriela, więc no, możliwości naprawdę całe mnóstwo jest tutaj, jeśli chodzi o to. No broń wiadomo, przydałaby się pewnie jakaś duma na przykład, czy coś w tym stylu, ale powiedzmy, że aż taki bogaty to nie jestem, nie stać mnie na tą broń. Znaczy zrobić pewnie bym mógł, tylko nie zostałoby mi za wiele run. Poza tym tą postacią już za bardzo nie gram, więc myślę, że nie byłaby tutaj potrzebna taka broń. Myślę, że dumę bym sobie zrobił na jakiejś innej postaci, którą poszedłbym na przykład totalnie w damage, tak absolutnie. A więc nosił takie itemy typu Forti właśnie, dające obrażenia, jakieś przedmioty z aurami, jakąś bestię z fanatyzmem czy coś takiego, to wtedy pewnie jakby dodać jeszcze tą koncentrację z tej dumy, no to jakby to wszystko ponakładać na siebie, możliwe, że wtedy by było naprawdę nieźle. Dobra, włączę Last Players 8 tylko po to, żeby pokazać, jak to wygląda, ale nie normalnie będziemy na Players 1 sobie grać. Myślę, że pójdę sobie na Eldritcha w tym celu. Oj, trochę odwykłem od tej wolnej szybkości krzyczenia. Już tak jak mówiłem, gram głównie pidzerkiem teraz, a to bardzo szybko czaruje. No jak widzicie, długo to trwa. Może sobie krzyknę raz. No jak widać, 5000 życia ponad. Moby praktycznie nic mi nie robią. No i tak mniej więcej wygląda gra na Players 8. Kręć się, bączku, kręć. A w sumie nie wiem, po co ja ich zabijam. Przeszukamy sobie jeszcze jego truchło. A nic nie rzucił. Może jeszcze sobie szybko na Shenka wparuję. Oczywiście ten okrzyk ogłuszający, on ma sens tak naprawdę tylko wtedy, kiedy mamy jednak do tych umiejętności ten premium. Gdyż normalnie to niestety, ale ten czas ogłuszania jest po prostu za mały. Ledwo krzykniemy, wykonamy jeden atak, góra dwa i już tak naprawdę potwór się otrząśnie. Dlatego ten skill ma sens chyba tylko wtedy, kiedy no, ma się go na jakimś wyższym poziomie, typu 10, czy coś takiego. Chociaż też trochę szkoda punktów w ten okrzyk, tych bazowych punktów. Myślę, że jednak mogłyby się znaleźć jakieś lepsze rzeczy, chociaż niewykluczone, że grając na hardkorze, tak totalnie od zera, to może to nie byłoby takie głupie. Nie wiem, w tym zakresie ekspertem akurat nie jestem. Już by się musieli wypowiedzieć inni, którzy preferują ten styl gry. Dla mnie Diablo 2 to już tak naprawdę to jest tylko takie czyste farmienie itemów, bo w sumie tutaj poziom trudności wielki nie jest tej gry. Zresztą ona już jest tak ograna przeze mnie, że już mnie chyba w tej grze nic nie zdziwi. Bardziej w Diablo 1 przywiązuje wagę do takiej gry, dla gry, że tak powiem, a nie dla samych przedmiotów. A, w sumie mogę sprzedać to. Miłego dnia. Skoro już jestem w mieście, to... dobra, wrócimy sobie na Players 1 i tak myślę, co by tutaj pokazać jeszcze tą postacią. A właśnie. Pamiętam, że miałem tutaj blisko do niektórych lokacji. Tutaj miałem blisko do tego okogłowa, który jest na końcu wyżyny, ale on akurat nie jest zbyt interesujący. Wolałbym tego WPK na płaskowyżu gdzieś blisko niż czy skały. Normalnie to mam niestety... Nie, trochę mam daleko do niszczy skały, to nie opłaca się chodzić. Do lodowej piwnicy też mam daleko. No na Diablo można by się też przejść. A właśnie, pamiętam, że do Mefista miałem blisko. Zobaczcie sobie tą mapę. To była pierwsza mapa, ja nigdy nie bawiłem się w rolowanie map. Po prostu wchodzę, nowy poziom trudności, odkrywam całą mapę, lecę do końca gry. I potem już na tej mapie zostaję. Zobaczcie, jakie szczęście.
taka wielka mapa kazamatów i wylosowało mi WP praktycznie obok poziomu trzeciego. Po prostu genialna sprawa. Pamiętam, że miałem wcześniej pod F6 przypisany atak z wyskoku i po prostu przeskakiwałem sobie tutaj tą radę na środku. O, w ten sposób. I sobie Mefista tak farmiłem. Na Trials 1 powinien szybko paść. O. No może za szybko to nie było, ale... powiedzmy, że ujdzie. Jeszcze tą skrzyneczkę sobie odkryjemy. Tego gostka jeszcze można by rozwalić. Przeszukać od razu. Jak widzicie, tutaj te potwory w kazamatach, one mogą rzucić nawet itemy z tego najwyższego, z tej najwyższej klasy. Czyli może tutaj nawet święty pancerz polecieć. Można tutaj na przykład znaleźć berło Griswolda, czyli lotarcze. Wielka Gizarma, to jest przedmiot z TC-84, z tego co pamiętam, więc Mephisto nie może tego w ogóle rzucić. To tylko taka ciekawostka, tak, że tutaj warto nie omijać tych właśnie bossów. Oczywiście nie tyczy się to tej wysokiej rady, gdyż ta rada też ma ograniczenia, chyba takie same jak Mephisto, jeśli chodzi o Treasure Class, klasę skarbu. Właśnie, te tunele, o których wspomniałem. Tutaj mam WP. Klapę mam tutaj. Po prostu genialnie to tutaj wylosowało. Dobra, możemy sobie przejść te tunele, jak ze starych czasów. A w sumie to już nie ma sensu rozwalać tych urn. Ile to się tu nałaziłem, to nie zliczę. Trochę był tutaj problem niestety, jeśli chodzi o to przeszukiwanie zwłok, gdyż z rękawic mam zamrażanie celu, więc w praktyce wiele zwłok eksploduje. No, tak jak tutaj nam boss wybuchł, więc nie mogę go przeszukać. Właśnie dlatego na takich... no, właśnie dlatego na zerkerze ważne jest, żeby nie mieć przedmiotów z obrażeniami od zimna. Właśnie, żeby móc do maksimum wykorzystać tą umiejętność znajdywania przedmiotów. Żadne zwłoki się nie marnowały po prostu. Ale tutaj, tak jak mówię, tutaj już o to nie dbam. Chociaż to jeszcze ciekawe z tym Tyraelem, że znalazłem go chyba właśnie na tym setupie, bo ja tak grałem sobie na zmianę, pamiętam tym barbarzyńcą, że raz grałem na tym setupie takim, gdzie byłem naprawdę mocno osłabiony, ale miałem ten MF, że 400 albo i więcej. A innym razem wracałem sobie do standardowego setu. A na tym standardowym secie miałem właśnie 174% MF-a właśnie. A może i nawet trochę mniej, bo tak jak mówię, nie był to wcześniej set IK. I pamiętam, że ten Tyrael wyleciał w czeluści z czempiona. Nawet nie przeszukiwałem zwłok. Niezapomniane. Aż żałuję, że wtedy nie nagrywałem. Bo to naprawdę było jedyne w swoim rodzaju. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś mi się uda znaleźć tą zbroję. Chociaż, szczerze mówiąc, bardziej obawiam się fejla na tą zbroję. Bo wiadomo, że to jest przedmiot, którego nie może rzucić na przykład Kryszczoskór. Albo Niszczy Skała. A akurat tych dwóch bossów ostatnio farmię notorycznie, więc zawsze się boję, że może wystąpić jakiś tutaj fail, jakaś wpadka. Jakby mi wylosowało żółty święty pancerz z potrojoną wytrzymałością, to ewidentnie świadczyłoby o tym, że gra chciała mi dać Tyraela. Ale po prostu nie mogła z uwagi na ograniczenia poziomu. No, to byłoby naprawdę straszne. Coś takiego ujrzeć. Oj. Trzeba uważać, żeby się okrzyki nie skończyły.
jak się barbarzyńcy skończą okrzyki, to jest naprawdę bezbronny. Staje się nagle takim papierkiem, takim chuchenkiem, że szkoda słów naprawdę. Kiedyś uważałem, że te okrzyki są OP, ale jak kiedyś sobie zagrałem bez nich, to... O Jezu, co ja robię? To doszedłem do wniosku, że jednak one są niezbędne. I że dobre są takie, jakie są. Zresztą i tak już nie ma co liczyć na jakiekolwiek zmiany większe w tej grze. Mimo, że tyle ludzi nadal gra w to Diablo 2, to mogłoby się wydawać, że Blizzard powinien się do tego ustosunkować i powinien jednak coś jeszcze próbować rozwijać tą grę, wspierać ją jakoś. No ale cóż, ma swoje lata, zresztą oni teraz są zajęci robieniem nowych części. No cóż, jak widzicie, ten poziom mam całkiem ciekawy, bo schodzę sobie tutaj, idę tędy, potem skręcam tutaj. Tutaj na tym centrum mam często ze dwóch, a nawet trzech bossów, potem sobie idę tędy, zataczam takie kółeczko. Czasem to już tutaj nie zahaczam na te dwie ślepe drogi, bo tam prawie nigdy nic nie ma, więc zataczam sobie tu koło i potem idę sobie tą ścieżką do skrzynki. Więc całkiem fajna mapa, fajny układ. No cóż, tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o tą postać. Mam do niej równy sentyment, co do tego Hammera. I jeszcze większą pewność, że jest w pełni, no, tutaj nie zepsuta, gdyż tak jak mówię, robiłem ją od nowa. Cóż, co tu jeszcze mogę więcej powiedzieć? A, mogę jeszcze coś wspomnieć na koniec o jakichś progach, jakie tu wyciągam. Jak to wygląda? MF 175, szybkość ataku, no to akurat nie ma znaczenia. 50 równowaga, to też jakiś próg był osiągnięty, chyba 48, ale ile to klatek było w praktyce, to nie jestem pewien. Ale powiedzmy, że u barbarzyńcy akurat równowaga aż taka ważna nie jest, bo przecież jak używamy trąby powietrznej, to nie ma animacji tego oszołomienia, jak się oberwie. Więc powiedzmy, że właściwie mam tutaj problem z głowy. Chociaż no nadal trzeba pamiętać, że czasami od święta zdarza mi się używać berserkera albo koncentracji. Dlatego no lepiej mieć jakąś tą równowagę dla świętego spokoju. No i poza tym to chyba wszystko tutaj. 40% druzgota, 10 life licza i mana licza. Powiedzmy wystarczy. Resy oczywiście wyciągnięte na maksa. To jest już w ogóle taki mój zwyczaj, że resy muszą być wymaksowane bez względu na wszystko. Po prostu nie wyobrażam sobie grać bez odporności. Dlatego nieważne jaką postacią gram, zawsze dążę do tego, żeby te resy mieć wymaksowane. Tak to u mnie wygląda. Tak na poważnie to już nie będę za bardzo grał tą postacią, to już jest tylko taka zabawka. Chociaż coś tam widzę, XP jeszcze leci, jakby tutaj dalej grać. Więc można by było, chociaż na Players 8 jest to katorga jednak, gdyż zbyt długo się zabija, a na Players 1 po prostu tego expa leci za mało, żeby myśleć o jakimś tutaj dalszym rozwoju, dlatego myślę, że poprzestanę na tym. Tym bardziej, że ta postać i tak już silniejsza nie będzie. Skille te, które chciałem mieć wymaksowane, już wymaksowałem. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że jest to game over. Oficjalnie uznaję, że ta postać jest skończona i gra nią została... No, przyszedłem już nią w grę. No i to chyba tyle. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was oczywiście na następne odcinki na moim kanale, które na pewno pojawią się niebawem. Nie wiem jeszcze, czy to będzie kolejny odcinek z Diablo 2, z kolejnej postaci, czy też może z Dehela, albo może jeszcze coś innego wymyślę, zobaczymy. Już miałem tak naprawdę tych planów więcej odnośnie tego, co nagrywać.
Też może nie będę leciał za szybko z tym nagrywaniem tych takich recenzji na temat postaci, gdyż nie mam ich dużo, a ostatnio więcej gram w The Hella niż Diablo 2, więc ten przyrost nowych tutaj, nowych postaci, jakichś przedmiotów czy innych rzeczy, no za bardzo nie następuje teraz. Ale to jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Nie czuję się w żaden sposób w ogóle zobowiązany do przestrzegania jakichś tutaj terminów. Wiesz, też takie organizowanie sobie tego wszystkiego to może spowodować, że przyjemność może się zamienić w obowiązek, nużący obowiązek, a tego wolałbym jednak uniknąć, gdyż zamierzam jeszcze w tej grze trochę posiedzieć, też planów mam naprawdę sporo. Nie tyle związanych z szukaniem przedmiotów, bo tych przedmiotów to już właściwie mam w bród, ale bardziej jeśli chodzi o robienie konkretnych postaci, konkretnych buildów. A ja nie lubię tak robić, że jedną postać sobie będę przestawiał na inne buildy. Tylko jak już robię jakiś build, to robię zawsze nową postać, od nowa i po prostu chcę zawsze... Chcę po prostu zawsze sobie tak grać dany build od zera, żeby wiedzieć, jak on się sprawuje wcześniej, na pierwszych poziomach. Czy jest łatwo, czy jest trudno, jak tam na przykład trzeba dojść do jakichś skilli. I wiadomo, że na początku nie do wszystkiego ma się dostęp. W ogóle z wieloma postaciami tak jest, że to jest taki paradoks, że na normalu jest trudniej niż na koszmarze, gdyż na koszmarze tak naprawdę ten poziom trudności za bardzo nie wzrasta. Nie jest ta różnica taka wielka jak między koszmarem a piekłem. A jest łatwiej ze względu na to, że na koszmarze już mamy przecież wymagane umiejętności, te docelowe, które chcieliśmy zdobyć z tych poziomów wyższych, prawda, 24, 30. Dlatego jest łatwiej, a na normalu, kiedy jeszcze nie mamy pewnych umiejętności, no to zdarza się naprawdę, że jest bardzo ciężko. Zwłaszcza jeśli mówimy o grze na Players 8. No to w takim wypadku zwłaszcza ma to znaczenie. No nic, dobra, rozgadałem się, jak to miałem w zwyczaju. A, jeszcze na koniec powiem, że Merca mam z aurą mocy. Uważam, że na barbarzyńcy nie ma sensu dawać Merca z aurą śmiałości, gdyż barbarzyńca i tak ma bardzo dużą obronę z tego okrzyku obronnego i Mercowi też tą obronę podnosi, więc po prostu nie ma sensu jeszcze bardziej tej obrony podnosić, gdyż to już wiele nie daje. A z kolei atak zawsze się przyda, bardziej, że barbarzyńca mniej tych obrażeń wyciąga, więc ta aura mocy jest milej widziana. Na Hammerze miałem aurę śmiałość na Mercu i szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy to był dobry pomysł. Czy nie lepszy byłby jednak Święty Chłód. Ale tamta postać, powiedzmy, że ja już na niej absolutnie nie planuję wprowadzania żadnych zmian, tego typu zmian. Tam już zostało dla mnie tylko levelowanie i właściwie nic więcej. No nic, dobra, teraz to już naprawdę wszystko. Żegnam się z wami i do usłyszenia.